To jest program Michał Rachoń, jedziemy, jesteśmy na antenie Republiki. Przypomnę, z nami są Agnieszka Siewierniuk, Maciorowska, Wojciech Mucha, Wojciech Szymczak. Witam was ponownie. Wojciech Mucha, rozmawialiśmy na ten temat z panem posłem Kuźmiukiem. No mamy cały wachlarz działań, które są w tej chwili w sposób oczywisty i w ogóle nawet nieukrywany realizacją agendy politycznej, obietnicy ośmiu gwiazdek Donalda Tuska, jedynej obietnicy, która jest realizowana. No i w jej ramach w ostatnich dniach co najmniej kilka rzeczy. No sprawy dotyczące finansowania, dziś informacje dotyczące europejskiej, czy wczoraj nakazu aresztowania dla Michała Kuczmierowskiego. No i chyba poważne wyzwanie polityczne, przed jakim stoi największa partia polityczna w Polsce. Zbigniew Kuźmiuk mówił, będą chcieli nas zdelegalizować. Twój komentarz. No wiesz, wczoraj przeczytałem pewien cytat, który no, przytoczę państwu i zgadnij Michał, z którego roku pochodzi. Sprawiedliwość okresu przejściowego polega na używaniu półśrodków i metod, które nie do końca są czyste. Rzecz w tym, by nie zgubić w tym wszystkim zasadniczego kierunku na demokratyzację. Z którego roku pochodzi ten? No nie wiem, tak czwóreczkę albo piątkę bym dał na początku. Ja bym postawił albo 49, albo max 51. 1949 albo 1951, czyli okres wzmożonej instalacji systemu komunistycznego i takiej utrwalania demokracji. Ale zakładam, że haczyk jest taki, że to... Że to haczyk jest taki, że to tekst jest bardzo świeży i autorem tego tekstu nie jest żaden z propagandzistów Trybuny Ludu, ani nikt, kto tutaj przyjechał na sowieckiej tankietce, a pan Piotr Pacewicz, jeden z pomniejszych hunwejbinów nowej władzy. Myślałem, że cytujesz tekst Klausa Bachmana, bo Klaus Bachmann w gruncie rzeczy napisał coś bardzo podobnego, może nie użył dokładnie tych słów, ale myśl była podobna. To jest mniej więcej echo słów Bachmana, ale widać doskonale, że jakby oprawa propagandowo-ideowa tego wszystkiego, co się dzieje, a co rozpoczęło się po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia, jest właśnie taka. To znaczy oni będą starać się przemówić do tej części Polaków, która rzeczywiście ich słucha, czyli do tak zwanych silnych razem, że oto wprowadzają demokrację i wiecie, rozumicie, no potrzebne są środki ekstraordynaryjne, które no nie zawsze są ładne, no ale przecież tego wymaga zasadniczy kierunek na demokratyzację, a duża część ludzi po prostu zniechęci się i nie będzie chciała na to patrzeć, no też jakby nie analizując wszystkiego, co się dzieje, no bo któż czyta teksty pana Pacewicza, chyba tylko ci, którzy robią to z obowiązku, albo ci, którzy... No właśnie, słyszeliśmy. Myślą, że on ma rację. No i to, o czym powiedział pan europoseł Kuźmiuk, no będzie tak właśnie. Będą chcieli za wszelką cenę dobić z obóz niepodległościowy, bo to nie chodzi tylko o partię polityczną, tylko szerzej o obóz niepodległościowy, zgodnie ze słowami Donalda Tuska, że ich już nie ma. Jeszcze są, ale ma ich nie być. Agnieszka Siewierniuk-Maciorowska. No i wracamy, jak to niestety zbyt często bywa w ogóle w naszej historii, wracamy do tego dylematu, do tego problemu, do tego pytania dotyczącego perspektyw działania i jak odnieść się do tego rodzaju koncepcji politycznej. Bo to jest pierwsza chyba deklarowana w otwarty sposób koncepcja polityczna anihilacji przeciwnika na scenie politycznej w Polsce. Nikt tego nie deklarował, to nawet po 89, a może zwłaszcza po 89 roku, no mówienie o tym, żeby na przykład no zlikwidować komunę jako coś więcej niż tylko Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, nikt tego nie mówił, była opowieść o oddzieleniu grubą linią i tak dalej, no nikt nie mówił o takich historiach. Teraz Donald Tusk mówi tak, zlikwidować, zniszczyć, zdelegalizować, zalać, no nie chcę mówić, że zalać betonem, ale zniszczyć po prostu organizacyjnie i politycznie pod każdym względem, no bo to de facto oznacza delegalizacja partii politycznej. Agnieszka Siewierniuk-Maciorowska. Jest takie nasze polskie powiedzenie, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I obawiam się, no po prostu może tak się wydarzyć, że to Donald Tusk zginie od tej mieczy, od tego miecza. Powiem w ten sposób, to co może w tej chwili zrobić najgłupszego Prawo i Sprawiedliwość, to zrobić taką oblążoną. Właśnie w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość powinno się otworzyć i nie pokazywać tej oblężonej twierdzy, ale wręcz odwrotnie, zachęcać różne środowiska do aktywności, różnego rodzaju
I to będzie najlepsza obrona, bo to nawet nie będzie atak, ale to będzie najlepsza obrona, która w konsekwencji może prowadzić do wygranej i to szybciej niż się komukolwiek wydaje. Dzisiaj oczywiście no, mamy sytuację bardzo trudną. Ja mówię, bo to nie chodzi tylko o jakby przeciwników politycznych Donalda Tuska, ale wszystkich również tych, których on i jego środowisko uważa za sprzymierzeńców Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest jakby no, takie są słowa skierowane nie tylko do polityków, ale też do mediów, do publicystów, do różnego rodzaju ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych itd., itd. Więc no, tutaj potrzeba się otworzyć i po prostu pokazać, gdzie jest miejsce Donalda Tuska. W mojej ocenie no, powinno być już dawno poza polityką. Ma wnuczki, niech się zajmie na emeryturze czymś pożytecznym. Tak to z polityką jest, że niezależnie od tego, co sądzi czy Agnieszka, czy my tutaj w studio, czy zgromadzeni przed telewizorami, o tym, kto jest w polityce, a kto w niej nie jest, decydują po prostu wyborcy. A wyborcy Donaldowi Tuskowi jako liderowi drugiej partii, która na drugim miejscu przybiegła w tych wyborach, dzięki koalicji powierzyli władzę. Jak najbardziej Donald Tusk w polityce jest i nawet nie przestał w niej być ani na chwilę na przestrzeni ostatnich lat. Wojciech Szymczak w zasadzie robi w pewnym sensie co tydzień w jednym i tym samym miejscu coś z tą sprawą. No właśnie i dzisiaj także będziemy to robili razem z redaktorem Lisiewiczem, z Marią Zawadzką w Poznaniu o godzinie 20 pod biurem Platformy Obywatelskiej na ulicy Zwierzynieckiej 13. Będzie wykrzykiwane hasło nie bać Tuska, bo się Tuska nie boimy, ale to hasło zasięga coraz większe kręgi. To widziałem nagrania z Olsztyna, z różnych części Polski i myślę, że Polska powoli przestaje się rzeczywiście bać tej bandy 13 grudnia. Wszyscy cytowali jakieś wypowiedzi różnych osób i ja też chciałem zacytować Jonasza Koftę, który powiedział kiedyś, czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurzeni. To myślę, wystraszyłem, że zacytujesz dokładnie. Nie. Ale myślę, że wiele osób z mojego pokolenia pamięta, jak to wyglądało w latach tam 2013, 14, 15, gdy mieliśmy po te 18 do 20 lat, gdy wcale to życie tak łatwo się nie układało. No i teraz my trochę wyrastamy już z tych młodych gniewnych i stajemy się starzy wkurzeni i pokażemy tej władzy, że nie damy się i że żadna ruda wrona orła nie pokona. Dlatego jeszcze raz tutaj apeluję do wszystkich w Polsce, róbcie te protesty pod biurami Platformy w całej Polsce. No pokażmy im, że jesteśmy tutaj, że istniejemy i to w sposób kulturalny potrafimy protestować przeciwko tej niesprawiedliwej władzy, która jest obecnie, a nie tak jak oni to robili, gdzie jakieś kurcze starsze osoby, jakiś stary aktyw partyjny wykrzykiwał brzydkie wyrazy. Aktyw partyjny wykrzykujący brzydkie wyrazy i może nawet nie taki starszy aktyw partyjny, sądząc po tym, co widzieliśmy na kampusie Polska, to też pewnego rodzaju rzeczywistość, jaką w tej chwili obserwujemy. Ale chcę spytać was jeszcze o jedną rzecz i ja już nie chcę się pastwić nad tą hipokryzją dotyczącą sformułowań typu praworządność i przestrzegania bądź nieprzestrzegania prawa w zależności od tego, kto aktualnie rządzi. A pytaliśmy o to prezydenta Rzeczpospolitej w wywiadzie dosłownie przedwczoraj ten wywiad był na naszej antenie. Prezydent Andrzej Duda powiedział o tym, że tu jest jeszcze jeden aspekt. Z jednej strony ta geopolityczna, czy w ogóle polityczna wspólnota pomiędzy ekipą, która rządzi w tej chwili, a ekipą, która rządzi w Unii Europejskiej, no ale również wspólnota pewnego rodzaju interesów czysto politycznych i wyzwania, które się z tym wiążą, to już mój komentarz, typu euro, typu federalizacja Unii Europejskiej, te długofalowe zmiany, które są w sposób oczywisty w planach ponadnarodowych, tak bym to nazwał. I znowu to samo pytanie, w jaki sposób my, zwykli ludzie, jesteśmy w stanie powiedzieć nie, że my nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby głosem ostatecznego
czy sądem ostatecznego głosu był jakiś tam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tylko wolelibyśmy, żeby to był, nie wiem, Sąd Najwyższy albo Trybunał Konstytucyjny, już niezależnie od tego, kto w nim będzie, byleby to była polska instytucja. Wojciech Mucha. Nie mam dobrych wieści, bo oczywiście jest duża część naszych współrodaków, którzy są świadomi, ale nie ma wciąż, mam wrażenie, takiej emocji, która byłaby w stanie przeważyć. Proszę zauważyć, co się stało, kiedy na początku tego roku 300 tysięcy ludzi wyszło na ulicę Warszawy w proteście przeciwko temu, co zrobiono ministrom Wąsikowi i Kamińskiemu. No to niestety największa partia opozycyjna tej emocji nie wykorzystała i ci ludzie rozeszli się do domu i w zasadzie z tej emocji, z tego ruchu społecznego, który tam mógł się wykrystalizować, nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło, jeśli chodzi o zaangażowanie emocji wokół projektu federalizacji Unii Europejskiej i mającemu temu przeciwdziałać ruchowi suwerenistycznemu. To znaczy mówiono o tym, że będzie wielka konferencja, konfederacja ruchów suwerenistycznych, że te środowiska się zintegrują, nic takiego się nie wydarzyło. Mam wrażenie, że przede wszystkim musi skończyć się marazm w środowisku, które politycznie jest odpowiedzialne za to, co się dzieje w szeroko pojętej opozycji. Musi ono się rzeczywiście otworzyć, być może troszeczkę zreformować wizerunkowo, ale też strukturalnie. Czasu jest jednak niewiele, bo tak jak mówiliśmy, zresztą mówiliście o tym w rozmowie z panem europosłem, rok 2025 to jest ostateczna bitwa o kształt Polski na najbliższe dekady. I nie bójmy się tego mówić głośno, bo w momencie, w którym domknie się system polityczny, to znaczy obóz 13 grudnia zdobędzie Pałac Prezydencki, nadejdą w Polsce zmiany i nadejdą one bardzo szybko i nie będą to, szanowni państwo, zmiany korzystne. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, to samo pytanie. Ja odniosę się do czegoś innego, krótko, bo ja muszę znikać w tej chwili, bo muszę pojawić się jeszcze w innych mediach. Ja odniosę się do tego, o czym mówił Wojtek Szymczak wcześniej, jako teraz to młode pokolenie, do którego ja mogę powiedzieć smarkaczu, jak się dobrze poczuć czasami. Także czuję się jak smarkacz, ale tutaj faktycznie jest przed nami dosyć dużo pracy do zrobienia. Ja mówię przed nami jako przed społeczeństwem po to, żeby dotrzeć z informacjami prawdziwymi do społeczeństwa, również do takiej smarkaterii jak Wojtek. Wojtek Szymczak, w takim razie na koniec twój komentarz. To żeby tak podsumować, na tych naszych protestach z tygodnia na tydzień pojawia się coraz więcej młodych osób, więc to rzeczywiście ten przekaz prawdziwy dociera, więc jest nadzieja w narodzie i trzymajmy się tego, że wcale jeszcze będzie przepięknie w Polsce. Myślę, że tak można to podsumować. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, Wojciech Mucha, Wojciech Szymczak w studio numer 2. Mam nadzieję, że jest już Adrian Klarenbach. Adrian, tak postanowiłem sprawdzić, czy dzisiaj o 9.05 jesteś gotowy do działania czołem. No coś tam słyszę, że w tym studio się dzieje. Chyba się, no właśnie, halo, zostaw ten telefon, Adrian, zostaw ten telefon, tak, no właśnie, poproś kolegę, żeby przeszedł przed kamery i wchodzimy, Adrian Klarenbach. Proszę państwa, czary mary, ponoć jesteśmy na antenie, no tak przynajmniej co niektórzy mówią, gdybym jeszcze słyszał Michała, to by było cudownie. No ja dzień dobry Michale, dzień dobry dzień państwu, dobry, tak na wszelki czołem. Wypadek. Dzień dobry, czołem, tak, jesteśmy na antenie, mam nadzieję, że się słyszymy. Co tam w planach dzisiaj, powiedz, Adrian, po 9, po 10? Słuchaj, tą zgodą to mnie, mój drogi, wczoraj przytrzymałeś naprawdę nieźle, no. Tak, i masz satysfakcję, ja rozumiem. No właśnie. Czekam też z niecierpliwością na słupki, które się pojawią i będziemy sobie mogli wtedy przeanalizować, jak zainteresowanie społeczne przekuło się na twoją produkcję, twoją i pana profesora. Natomiast wytłumacz mi dwoma zdaniami, ale tak szczerze, o co tak naprawdę w tej aferze marszałkowej chodziło? O to, żeby da dzisiaj... Się, czy się nie da? Myślę, że się bardzo łatwo da. O to, żeby dzisiaj funkcjonował i niestety w bardzo wielu środowiskach funkcjonuje. Stworzony przez ludzi. Ja cię słyszę bardzo dobrze i odpowiadam na twoje pytanie. A widzisz, chodziło a to ja to... nie słyszę, dlatego tak się dopytuję. Halo, zaraz będziesz na pewno słyszał. Chodziło o to, żeby w przestrzeni politycznej po latach, czyli na przykład dzisiaj, funkcjonował kłamliwy
leniwy i stworzony właśnie przez ludzi WSI pogląd, że zlikwidowanie wojskowych służb informacyjnych było błędem, że długie ramię w Moskwie, długie ramię Moskwy w Warszawie długim ramieniem nie było, że ludzie, którzy szkoleni byli na kursach GRU i na kursach w Moskwie, powinni byli być dozgonnie częścią polskiego aparatu bezpieczeństwa i po to, żeby stworzyć fałszywe wrażenie, że zlikwidowanie wojskowych służb informacyjnych było złe dla Polski. Było dla Polski bardzo dobre, ale odsunięcie ludzi Moskwy było dla ludzi Moskwy problemem. I stąd cała ta operacja, która swoje źródła miała u oficerów wojskowych komunistycznych służb specjalnych, a za pośrednictwem polityków, a później mediów, no właśnie taka operacja została przeprowadzona i jej efekty odczuwamy do dziś, bo do dziś. No i dziękuję bardzo i teraz to ja już to wszystko rozumiem i powiem szczerze, wreszcie to do mnie dotarło. I mam nadzieję, że to streszczenie pomogło i Państwu teraz też lepiej zrozumieć te kwestie, które wczoraj były poruszane. Ale myślę, że to wiesz co, ja myślę, że każdy jest w stanie zrozumieć, że coś jest nie tak, jeżeli szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przychodzi na spotkanie do marszałka Sejmu, spotyka tam ministra w kancelarii premiera, czyli Paweł Graś, spotyka się z Bronisławem Komorowskim, z Krzysztofem Bondarykiem, spotykają się z jeszcze jakimś gościem w ogóle z jaskini sowieckiej. I szef służby specjalnej swoim własnym samochodem, odsyłając oficerów operacyjnych, wiezie go do ABW, żeby złożył zawiadomienie, które się okazuje fałszywe. No to chyba każdy. Słuchaj, ale tak dość naiwnie, może załóżmy, że to był przypadek, że to była dobroduszność, że to była kwestia dobrego uczynku. No, sędzia z Dun to powiedział, że to w najgorszym wypadku Krzysztof Bondaryk mógłby pojechać z nimi samochodem razem, trochę by się przemęczył, tak to sędzia z Dun powiedział, a jednak zdecydował, że to ma wyglądać inaczej, że cała ta historia wygląda inaczej. Nawet jak rozmawialiśmy również w filmie z przedstawicielami w ogóle samych służb. Proszę Państwa, ja sobie próbowałem w pamięci, by przypomnieć, czy też odświeżyć pewne obrazki, pewne fakty. Nie pamiętam, żeby media publiczne w jakikolwiek sposób sędziego z Duna wtedy pokazywały. I jego orzeczenie. Nie było czegoś takiego. No nie. Ja pamiętam i też przeglądając te dokumenty widziałem wielokrotnie, bo w aktach sprawy takie rzeczy są odnotowane. Jakie kamery, jakie media, jacy dziennikarze na tej sali byli. Warto na przykład przypomnieć Krzysztofa Karnkowskiego. Państwo bardzo często spotykają na naszej antenie. Krzysztof Karnkowski przyjeżdżał na rozprawy i to nie tylko na te najgłośniejsze. Przyjeżdżał na te rozprawy, słuchał tych rozpraw, wgryzał się w to. Bardzo wiele osób, które no nie były częścią tego głównego nurtu medialnego. Dziennikarze Telewizji Republika w bardzo wielu tych zapisach również występują. No ale nawet jest taka karta ze słynnej rozprawy Bronisława Komorowskiego, gdzie są nazwiska dziennikarzy, no wszystkich mediów. Wszyscy byli, wszyscy dostali zgodę, ale o tym rozmawialiśmy już wielokrotnie. To też nie jest dla nas już nic nowego. Nie jest. Natomiast z nowych starych rzeczy, proszę Państwa, bo nie samym serialem, pewnie chociaż z drugiej strony, żyć nim będziemy. Co tydzień nowy odcinek. Ile tych odcinków zaplanowaliście? No, nie co tydzień, to jest trochę inna rzeczywistość niż rzeczywistość, w której mogliśmy i mieliśmy jakby zdolności, siły produkcyjne do tego, żeby produkować i przygotowywać jeden odcinek raz w tygodniu. To tak z całą pewnością nie będzie wyglądało, ale ta historia jest historią ciągle jeszcze nieopowiedzianą. Znaczy historia współpracy i budowania resetu relacji z Rosją, bo w gruncie rzeczy tego to wszystko dotyczy. To jest historia, w której jest cała masa wątków, a o szczegółach to będziemy mówić w stosownych i przy stosownych okazjach przed każdym z odcinków. No to jasne, to tak czy owak czekam. Natomiast ja dzisiaj, proszę Państwa, będę zajmował się tym, przynajmniej będę chciał poruszać te tematy, które jako żywo być może Państwu z pamięci uleciały, na przykład dziwnym trafem. Mamy dzisiaj drugi dzień szkoły. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jakie były obietnice. Michał, ty masz dzieciaki w wieku szkolnym. No ja bardzo dobrze pamiętam. Obietnica była taka, że nie będzie laptopów dla czwartoklasistów. Ale to nie to, że nie będzie laptopów, to nie chodzi o to, że to wszystko, co dane, zostanie zabrane. Nie, to nie w tym rzecz. Nie, jak to? To było dane czwartoklasistom w zeszłym roku. No. A w tym roku czwartoklasiści czy czwartoklasistki laptopa nie dostaną i to było obiecane i to jest dowiezione. No dobra, ale było obiecywane na przykład, że wszystkie dzieci w szkole dostaną posiłek.
A co, przepraszam bardzo, to jak sobie wyobrażasz, żeby nie dać dziecku posiłku do szkoły? Nie, ale to nie chodzi o to, że to rodzice mają dać, tylko że wszystkie dzieci w szkole mają być nakarmione. Ale przez kogo? No przez rodziców. No. Nie, no przez państwo. Takie były zapewnienia, tak lewica, proszę państwa, obiecywała. Ja już pomijam fakt, że za paręnaście dni... Cytat, obietnice wyborcze wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. Ale to co, sugerujesz, że jestem idiotą? No może i jestem, ale za to uroczym, no. Słuchaj, ja się zgadzam tylko co do tego, że ty jesteś uroczy. Dziękuję ci bardzo. 1700 zł akademik kosztuje, to prawie, że spełniona 1700, obietnica, bo 1000 mieli dorzucić do akademika i o tyle akademiki podrożały. Jest 1700 razy drożej niż miało być, bo miało być po złotówce. Nie, po złotówce to wiesz, ten akademik miał być, ale obiecywali ludziom, że dadzą tysiaka, nie? A do tego wszystkiego, że dadzą jeszcze i 6 stówek, jeżeli ktoś by tam chciał i potrzebował, no to by się tak nawet w jakiś sposób razem dało policzyć. To jest to, co się dzieje. W zamian za to mamy, proszę państwa, wojnę z religią w szkole. W zamian za to, co mamy? Mamy odchudzony niby program nauczania. Ale o co ci chodzi, przepraszam? No ale wszystko było, przepraszam, Nitras na kampusie Polska to nie obiecywał, że będzie piłował? Obiecywał. Ale to katolików. A, przepraszam bardzo, przepraszam o lekcjach. Ale nie jest powiedziane, że na religię muszą chodzić tylko katolicy. Ale my mówimy o lekcjach jakiej religii? No, religii. Religii. Tam nie jest dopisane religii katolickiej. No. Tak, ja przypominam sobie zajęcia z tak zwanego religioznawstwa u mnie na uczelni, na Uniwersytecie Gdańskim. No to muszę powiedzieć, że tam to faktycznie widać było, że ci, co tego religioznawstwa uczą, to oni tak o wszystkich religiach, a jednej takiej konkretnej to... tam wiecie, rozumiecie. Nitras obiecał i realizuje. Nie wiem, czemu się dziwisz. W ogóle przecież z tego, co ty mówisz, to wynika, że oni po prostu jedna po drugiej realizują wszystkie obietnice. Obietnice wyborcze, no. No tak. Miało być 8 gwiazdek? I co, no nie jest. No. Ale oprócz gwiazdek też miało coś być jeszcze. Jak to? I nie ma nic. O Jezu, ale ty byś chciał wszystko poza tym, naraz. Proszę państwa, przypomnę, że pierwsza gwiazdka, nie 8 gwiazdek. Tak przynajmniej z tradycji wynika, ale... Ale może za z tą tradycją to nie wszystkim po drodze. Za chwilę. To co, a to wyborczej ty... nie będziesz dzisiaj reklamował? Tak patrzę dzisiaj, co? No ale nie, no standard, to co zwykle. No karteczki Kuczmierowskiego, szczegóły zeznań urzędniczki. Nie, no to widzisz coś nowego? Nie. Wszystko według rosyjskiego podręcznika, co my tu mamy, że alternatywa dla Niemiec... To jest też dobre. Oni w gazecie wyborczej tak zauważają, to straszne. W Niemczech jest straszna partia AfD. No i zgadza się, to jest straszna partia z naszej perspektywy. W ogóle partia, która w zasadzie we wszystkich kwestiach ma odwrotne zdanie niż są polskie interesy. Ale jakoś nie zauważają w tej ale samej widzisz, gazecie wyborczej, AfD, że wszystkie inne partie dokładnie tak samo podchodzą do kwestii. Proszę państwa, a propos AfD, to pewnie Polski. Każdy swoje zdanie ma i generalnie nikt nie lubi tych, którzy tylko i chociaż z drugiej strony, no to czemu nie, no? AfD reprezentuje swój pogląd na Niemcy. Niemcy, które według nich powinny wyglądać tak i tak. Nie chcą migrantów, chcą silnych Niemiec. O reparacjach no, mówią tak, jak CDU czy CSU, to co ci za różnica? Ale na przykład, nie wiem czy wiesz, że przedstawiciele partii AfD bardzo cenią Polaków na przykład, którzy pracują w Niemczech. Ale słuchaj, bo to jest w ogóle... Ja się cieszę, i dodają ja się wprost, cieszę, woliby Polaków niż nielegalnych migrantów. Ale ja się cieszę, że o tym mówisz, bo to jest właśnie coś, co jest złym snem tych globalistycznych, liberalnych elit, które Europą w tej chwili rządzą. Oni widzą, i tak samo jest w Polsce, oni widzą po to, żeby na drugiej stronie Gazety Wyborczej napisać, że Bartosz Wieliński pisze wszystko według rosyjskiego podręcznika, pisze o AfD. No i ja nie czytałem jeszcze tego tekstu, domyślam się, co w nim jest. I faktycznie, oni widzą prorosyjskie poglądy partii AfD i one istnieją, ale nie widzą prorosyjskiej działalności pana Steinmeiera, nie widzą prorosyjskiej działalności Olafa Scholza, nie widzą prorosyjskiej działalności Angeli Merkel, nie widzą, że jest to element, stały element niemieckiej polityki sprzeczny z naszymi interesami. Nie widzą wreszcie, mają zamknięte w ogóle oczy na to, w jaki sposób w tę niemiecką politykę wpisywał się Donald Tusk. Ale jeśli chodzi o to, żeby przywalić w ugrupowanie, z którym z jakichś taktycznych czy tam strategicznych powodów się nie zgadzają, no to walą. No ja bym chciał, żeby jednak polscy dziennikarze, polskie media, dziennikarz Gazety Wyborczej, Bartosz Wieliński, myślał o polskim interesie, o polskiej perspektywie. Pewnie tak myśli w swoim rozumieniu. Ale poczekaj. To dlaczego mamy myśleć o polskości? To zdaje się klasyk powiedział,
że polskość to nienormalność. No tak, tak napisał nawet w wieku tam 20 kilku lat, rozważając na wszystkie sposoby właśnie ja przypomnę, dylemat. Po co ci polskość, skoro ty stary jesteś Europejczykiem? To jest coś, co cię powinno nobilitować. Coś, co cię powinno wyróżniać. Europejczyk. No Europejczyk jest. Ja sobie wtedy, za każdym razem jak to słyszę, to wtedy sobie zadaję takie bezczelne i proste. I jeszcze nie spotkałem żadnego właśnie, jak oni sobie mówią, Unijczycy. Oni mówią, że są Unijczyk pochodzenia jakiegoś tam konkretnego. Tak? Unijczyk? Pan Kochut zdaje się tak kiedyś, o ile dobrze pamiętam, kiedyś tak sam o sobie powiedział, że on jest takim przedstawicielem po prostu Unii Europejskiej, że on jest narodowości śląskiej i że on nie jest, Polakiem. Ale kiedy zadasz pytanie o to, no dobrze, to jeżeli istniałoby coś takiego jak właśnie ów Unijczyk, Europejczyk, to jak rozwiązać dylemat, jeśli na przykład 90% albo 99% Polaków w jakiejś sprawie ma pogląd, bo on wynika z naszego doświadczenia, na przykład politycznego, historycznego, jakiegokolwiek, a na przykład 80% obywateli innego państwa ma odwrotny pogląd. I tamtych obywateli jest 2 razy więcej niż nas, albo nie wiem, 4 razy więcej niż nas w kilku państwach i przychodzi do głosowania. To przecież oni nas przegłosują. No i wtedy to oznacza, że co? Że my wszyscy musimy się podporządkować decyzji, którą podejmą tam, nie wiem, Niemcy, Francuzi, Holendrzy i ktoś tam jeszcze. Przepraszam, bo ja rozumiem, że ty to jako rozważenie filozoficzne wprowadziłeś. Nie, praktyczne. A no to praktyczne poparcie jeszcze dowodowo. No ale zobacz, no masz przykład migrantów. Jak my podchodzimy do nielegalnej imigracji, jak podchodzimy, na przykład Włosi. Ja bardzo Włochów lubię, super sympatyczne, super... No bardzo. Oni w tej chwili podchodzą do sprawy w jasny sposób. Mają super długą granicę morską, mają gigantyczny problem z imigrantami i oni są za tym, żeby inne państwa przyjmowały ich nielegalnych imigrantów. A ja na przykład jestem przeciwny i 90% Polaków, jak zobaczyliśmy w referendum, też jest przeciwne. I co to znaczy, że mamy zrobić wspólne referendum, Włosi i Polacy razem będą głosować i potem my się mamy podporządkować decyzji, która z tego wyjdzie? To nie jest filozoficzny problem. To jest wewnętrzna sprzeczność tej bzdury interesu. O istnieniu. No, bzdury o istnieniu jakiegoś europejskiego narodu. Jest kultura europejska, wewnątrz której są różne narody, które często mają sprzeczne interesy. I ta kultura jest naszą wspólnotą, ale interesy często są sprzeczne. No ale Unijczycy tego nie chcą widzieć. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę tak błyskawicznie, bo temat migracji dziwnym trafem w ogóle został zarzucony. Cisza jest. Nikt nic nie mówi, a ten pakiet czy pakt migracyjny ma od 2026 roku obowiązywać. Panie redaktor, on już leży pod choinką, spakowany ładnie, już tak leży i tylko czekasz, go tak otworzymy. Pani redaktor Fedorowska już kilkakrotnie informowała o tym, że z Niemiec dostajemy w gratisie co rusz migrantów nielegalnych, którzy na terytorium Niemiec czy nawet innych państw są wyłapywani i ponoć oni Polskę bardzo sobie upodobali. Natomiast przypomnę Państwu, że przed 15 października ubiegłego roku, to jest naprawdę nie tak dawno temu, no prawie rok będzie za chwilę, mowa była o tym, że ten pakiet migracyjny to jest po prostu wydumane, to jest na potrzeby tylko i wyłącznie kampanii, że to miało Państwa zniechęcić do tego, żeby w ogóle patrzeć nieprzychylnie na temat migracji, że generalnie to jedna partia sobie wykorzystywała, żeby Państwa straszyć. Że to jest perspektywa co najmniej 10 lat, o ile nie dłuższego czasu. A wyszło jak wyszło. Biegusiem się to zrobiło, przyklepało. No i jest generalnie klawo. Ja naprawdę jestem zwolennikiem tezy. Być może ona zabrzmi wariacko, ale ponoć od takich wariackich tez następował postęp i cywilizacyjny. I generalnie wszystko działo się od tego, że ktoś miał jakiś pomysł. Ja mam taki pomysł i stawiam taką tezę, zobaczycie Państwo, obym się mylił. Przyjmiemy walutę euro i to szybciej niż nam się wydaje. Wyjdzie nasz prezes Rady Ministrów, powie, że wykorzystał wszelkie możliwości, wszystkie znajomości, które ma na forum Unii Europejskiej. Poza i załatwił, możemy przyjąć. Tak, i nie będziemy w żadnej tam poczekalni. Nie będziemy musieli wchodzić w te remy, nie remy. My to będziemy mieli w biegusieni.
I tak to się odbędzie. Wyjdzie i każdy z nas będzie szczęśliwy. Jako dumny Europejczyk. Jako dumny Europejczyk będziesz wtedy mówił, my jesteśmy narodem wyjątkowym. Nie musieliśmy czekać. Ja wiem, jak to będzie. My poza kolejką to dostaliśmy. Ja wiem, jak to będzie. Wiesz, jak to będzie? Wyjdzie ten właśnie tam konkretny właśnie ten człowiek, wiemy, który, on tak wyjdzie, zrobi taką poważną minę, tak uśmiechnie się, może nawet jakiś będzie tam coś, jakaś mu coś zatańczy, coś tam w ogóle uśmiechnie się z takim bajerem trójmiejskim wokół, załatwię pieniądze. I wszyscy sobie pomyślą, no, załatwił pieniądze z KPO, i załatwiłem euro. I się wszyscy zastanawiają, ile tego euro załatwił dla nas no, tutaj. Będziemy Spanii, płacić w euro. I będziemy mieli euro, ale ile, panie premierze, co ile? Wszystko! Ale jak wszystko? No wszystko, ale wszystko co? No po prostu w Polsce będzie euro. Panie premierze, ale to nie o to chodzi. No jak to? Przecież ja wam obiecałem, że załatwię pieniądze. To załatwiłem. Panie premierze, ale to nie o to chodziło. Swoją drogą, ja to pytanie za chwileczkę zadam naszym opowiadać. Gościom. Jak to jest, że jest taki deficyt budżetowy na przyszły rok zaplanowany, a nie ma w ogóle mowy o tych miliardach czy milionach euro, które miały do Polski płynąć wartką rzeką? No gdzie te pieniądze są? No one właśnie czekają, aż Donald Tusk załatwi euro. I nadrzędność, nadrzędność europejskiego prawa nad polskim i nadrzędność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nad Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i każdym sądem okręgowym, powiatowym czy jakimkolwiek. A prawo będzie stosowane tak, jak my je rozumiemy. Koniec, kropka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Adrian Klarenbach po 9, po 10, po 11. Ja dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Nieustannie, ciągle prosimy Państwa o wsparcie w budowie Domu Wolnego Słowa. Już niebawem nowe informacje, już słyszeliśmy o tym w poranku. Za chwilę opowiemy Państwu o tym, jak wyglądać będą nasze poranki, w których będziemy rozmawiać o bardzo wielu różnych sprawach, o tym, jak wydłużymy również nasze poranne pasmo. Również informacje o nowych formatach, które w okolicach południa i w okolicach przedpołudnia, znaczy, przepraszam, popołudnia, już wczoraj widzieliśmy program Ewy Bugały, kolejne programy przed nami. Przed nami również ciągłe inwestycje w sprzęt, ciągłe inwestycje w nasze studia i ciągłe inwestycje, trwająca ciągła inwestycja w naszą nową siedzibę. Wszystko to może dziać się tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu. Widzą Państwo informacje na ekranie, widzą Państwo, w jaki sposób mogą tego wsparcia udzielać, zarówno w ten tradycyjny, jak i ten nieco bardziej nowoczesny QR kod, jeśli ktoś nie wie, do czego służy, telefonem komórkowym z aparatem podłączonym do internetu patrzymy na ten kwadracik i kiedy spojrzymy takim telefonem, powinien pojawić się link. Klikamy w link i przechodzimy na stronę republika1klik.pl, a z tej strony internetowej można prostymi metodami płatności internetowej udzielić nam wsparcia, o co bardzo Państwa prosimy, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie budować razem Dom Wolnego Słowa. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Proszę zostać z nami.